Dzień dobry Państwu. Igor Jankę, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, że możemy być tutaj w Ostrołęce, w tym szczególnym miejscu. To wielka, wielka przyjemność. Umówiliśmy się, że poprowadzimy to spotkanie w ten sposób, że część spotkania poprowadzi Mateusz, część ja, a oddamy też oczywiście głos Państwu i jesteśmy oczywiście ciekawi Państwa pytań, komentarzy i uwag. Witamy Państwa tutaj, witamy też Państwa, którzy będą w przyszłości nagranie to oglądać, czy w kanale Mateusza, czy w moim. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Mamy rozmawiać o tym, czy konflikt... Tytuł brzmi Konflikt rosyjsko-ukraiński. Kto wygra wojnę? Pytanie jest, znaczy trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, kto wygra wojnę, bo oczywiście nie wiemy, jak ona się dalej potoczy, ale chciałem was poprosić, żebyśmy zaczęli od tego jakby opisu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Tak? Przypomnę, wszyscy to zapewne bardzo dobrze pamiętamy, ale żeby jakoś wejść w tą rozmowę, 24 lutego. Wszyscy byli na świecie przekonani, że wojna potrwa 3 dni. Stany Zjednoczone, władze amerykańskie zaproponowały prezydentowi Zełenskiemu wywiezienie z Ukrainy. To miało potrwać 3 dni, no bo jedna z najpotężniejszych armii świata zaatakowała Ukrainę. Po kilku dniach już się okazało, że ta jedna z najpotężniejszych armii świata jest w stanie dosyć opłakanym, dramatycznym i no pojawiło się tysiące memów, dowcipów, może tych dramatycznych obrazów, tak, ale wyglądało to bardzo, bardzo słabo. A z drugiej strony armia no nie tak wielkiego państwa przecież jak Ukraina okazała się sprawna, nieźle zarządzana, bardzo bohaterska i bardzo kreatywna i odpowiedź ukraińska była taka, że zaskoczyła cały świat. Świat, mieliśmy wszyscy wielką nadzieję, odepchnęli wojska rosyjskie spod Kijowa. Dzielnie walczyli po kilku miesiącach, czy po kilkunastu miesiącach. Zaczęto przygotować kontrofensywę, która te przygotowania trwały bardzo długo. Kontrofensywa okazała się nieskuteczna. Popełniono zapewne bardzo wiele błędów. No i od tego czasu właściwie można powiedzieć, linia frontu stanęła i tak minimalnie ciągle się przesuwa niestety w stronę niekorzystną dla Ukraińców. Dzisiaj przewaga rosyjska jest bardzo duża, nastroje są znacznie gorsze, aczkolwiek też jak sobie spojrzymy no, realistycznie na tą mapę i na to, jak się Rosjanie posunęli w ciągu ostatnich 2 lat, poza pierwszymi trzema, czterema miesiącami, no to właściwie idzie to niezwykle mimo tej przewagi, bo oczywiście Rosjanie wyciągnęli lekcje z popełnionych błędów i to już jest z tego, co słychać, zupełnie inaczej zarządzana armia niż była na początku, ale ten atak idzie bardzo, bardzo powoli. Tak? Podchodzą pod Charków, no to jest ostatnio spektakularny sukces, bo przesunęli się o kilka kilometrów, ale trudno to nazwać jakąś ogromną ofensywą. Powiedzcie, jak wy oceniacie tę sytuację dzisiaj, w jakim momencie wojny dzisiaj jesteśmy? Marku. Dziękuję bardzo. Ja już miałem sposobność spierać się z Igorem przed rokiem. Być może niektórzy z Państwa oglądali to nagranie, bo ono jest na kanale YouTube. Otóż ja w ogóle zupełnie inaczej oceniam sytuację, zarówno tę, która miała miejsce na początku wojny, jak i tę, która ma miejsce obecnie, znacznie bardziej pesymistycznie. Ja wczesną wiosną ubiegłego roku mówiłem, że jeżeli nie nastąpią zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o sposób przygotowania i zorganizowania państwa ukraińskiego, ale również skalę i charakter wsparcia sojuszniczego, to Ukraina jest na drodze do przegrania wojny z Rosją. Przegranie wojny nie musi oznaczać zajęcie całego terytorium. To jest ta zasadnicza różnica. Ja uważam, że Rosjanie od pierwszego dnia nie myśleli o zajęciu całego terytorium, natomiast myśleli o dokonaniu pewnych zasadniczych zmian politycznych na Ukrainie. Ta skala, charakter prowadzenia tej tak zwanej operacji specjalnej
użyte siły i środki wskazują na to, że oni w tym pierwszym momencie przede wszystkim się nastawiali na dokonanie zmiany politycznej w Kijowie, na doprowadzenie do zmiany układu rządzącego. Między innymi dlatego Putin drugiego dnia wojny wystosował taki apel do dowództwa ukraińskich sił zbrojnych, ażeby oni usiedli do rokowań, bo jest możliwe znalezienie rozwiązania, ale warunkiem tego jest odsunięcie Zełenskiego i jego ekipy od władzy. Te oczekiwania, że Zełenski zostanie odsunięty, one się dość regularnie powtarzają i to jest pewien stały element polityki rosyjskiej. No, niedawno Zełenski, ale też były prezydent Poroszenko zostali postawieni czy wpisani na listę poszukiwanych przez rosyjską prokuraturę, jedną z prokuratur moskiewskich, co oczywiście nie jest żadnym niczym innym jak pewnym gestem o charakterze politycznym, to znaczy wskazaniem, że z tym kierownictwem państwa, ani też z poprzednim, Rosja nie zamierza prowadzić negocjacji. I jeśli przez ten pryzmat spojrzymy na to, co Rosjanie chcieli osiągnąć, to tutaj się niewiele zmieniło. Zmieniają się oczywiście środki, zmienia się charakter wojny, zmieniają się fronty, zmienia się metoda prowadzenia wojny, natomiast pewne cele polityczne i strategiczne, które Rosja sobie stawia w związku z wojną na Ukrainie, one pozostają dość stałe. Ja uważam, że Rosja była bliska osiągnięcia swojego celu w pierwszej fazie wojny. To się jej nie udało z wielu powodów. Nie zrezygnowała z osiągnięcia tych celów i dzisiaj jest znacznie bliższa temu, niż była w roku ubiegłym, czy jeszcze niż była pod koniec roku 2022, gdzie inicjatywę operacyjną miała strona ukraińska. No to po prostu oznacza, że Rosja nastawia się na prowadzenie długiej wojny. Jeżeli będzie trzeba, to wojny na wyniszczenie, deklarując jakby i gotowość mobilizacji znaczących zasobów ludzkich, kapitałowych, sprzętowych i gospodarczych na taką wojnę. No ale jeżeli nie będzie trzeba prowadzić wojny na wyniszczenie, no to wojna może się zakończyć pod warunkiem realizacji głównych celów politycznych i strategicznych, które rosyjskie kierownictwo nadal podtrzymuje. Więc w tym sensie scenariusz okupacji terytorium Ukrainy wydaje się dzisiaj scenariuszem dość odległym. Ja uważam nawet mało prawdopodobnym. Natomiast scenariusz zwycięstwa w wojnie, jeśli to zwycięstwo definiujemy jako realizację pewnych celów politycznych przez Federację Rosyjską, bardzo groźnych celów, tak ja to oceniam, jeśli chodzi też o sytuację Polski, to Rosja jest dość blisko realizacji tego scenariusza. Ale uważasz, że jest możliwe zrealizowanie scenariusza polegającego na zmianie politycznej władzy w Kijowie? Ja uważam, że to jest kwestia tylko czasu. Znaczy, jeżeli nie mamy do czynienia z sytuacją statyczną, jest bardzo wiele zmiennych i dlatego można je próbować opisać, ale i tak nie roszcząc sobie pretensji do opisania całej sytuacji. Ona jest siłą rzeczy bardzo złożona. No ale jeżeli nie nastąpią zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o strategię państw sojuszniczych, czyli strategię zarówno dostaw, jak i strategię tego, co się nazywa scenariuszem zwycięstwa w wojnie. To jest kwestia eskalacji, tu jest kwestia gotowości bezpośredniego zaangażowania w ten konflikt. To jest też kwestia dopuszczenia na przykład tego, o czym zaczyna się mówić, ale decyzje jeszcze nie zostały podjęte. No, atakowania celów w głębi Federacji Rosyjskiej przy użyciu sprzętu dostarczonego przez państwa zachodnie albo, co też się dyskutuje, wysłania wojsk na Ukrainę lub to, co proponował niedawno szef sztabu estońskich sił zbrojnych, generał Harem, czyli na przykład morskiej blokady Rosji na Bałtyku. Te przejawy, czy te deklaracje są przejawem pewnego procesu polegającego na próbie przemyślenia celów wojny,
ale z punktu widzenia sojuszników Ukrainy, bo cele wojny Ukrainy są dość jasno określone, natomiast po stronie sojuszników to ulega pewnej zmianie. I nie można wykluczyć, że ta zmiana doprowadzi do pewnego przełomu, który w gruncie rzeczy sprowadzałby się do tego, że Putinowi odebrano by jego scenariusz zwycięstwa. No bo on ma pewien scenariusz zwycięstwa, jak chce wygrać w tej wojnie. Możemy to opisywać, ale nie chcę tutaj monopolizować dyskusji. W związku z tym nie wykluczam, iż Zachód uzna, iż nie wystarczy już takie zaangażowanie jak do tej pory i będzie ewoluował, ta polityka Zachodu będzie ewoluowała w stronę zwiększenia nie tylko pomocy, ale redefinicji celów wojny i niewykluczenia własnego zaangażowania w ten konflikt. Ale jeżeli nie nastąpią te zmiany, jeżeli będzie utrzymywana dotychczasowa formuła wspierania Ukrainy, no to tocząc wojnę na wyniszczenie, taki ona ma dzisiaj charakter, grają potencjały. Rosja ma znacznie większy potencjał i ekonomiczny, i demograficzny, a w związku z tym wojskowy. I prędzej czy później Ukraina, czy niezależnie od woli walki i siły oporu, no nie będzie dysponowała odpowiednimi środkami, żeby ten napór rosyjski zatrzymać. Ostatnie zdanie tylko. Przedwczoraj w Berlinie Michał Chodorkowski, który jest opozycjonistą politycznym Putina, ale w gruncie rzeczy jest takim wielkoruskim trochę nacjonalistą, a może nawet bardziej niż trochę, on powiedział, że no jeżeli nic się nie zmieni po stronie Zachodu, to do końca tego roku Ukraina utraci Charków i niewykluczone, że Sumy, a w przyszłym roku utraci Odessę i zostanie państwem, które stanie wobec perspektywy utraty całości lewego brzegu Dniepru. No to jest dość, wydaje się, realistyczny scenariusz pod warunkiem, że Zachód nie zmieni swojej postawy, czyli kontynuowanie obecnej polityki może prowadzić do tego rodzaju scenariusza. Bo zaraz ci, Mateusz, oddam głos i ci zadam konkretne pytanie, ale tylko się trochę odnoszę. Znaczy, niewątpliwie, znaczy, ja jestem niezwykle krytyczny wobec postawy Zachodu. Uważam, że Zachód w ciągu tych ostatnich 2 lat, pomimo tego wszystkiego, co zrobił, moim zdaniem okazał się skrajnie nieodpowiedzialny i brak takiego politycznego przywództwa na Zachodzie jest potężny, no bo ta dysproporcja z kolei potencjałów między Zachodem a Rosją, prawda, między Zachodnią Europą i powiedzmy Stanami Zjednoczonymi tylko, to jest przecież gigantyczna. Gdyby Zachód miał wolę zwycięstwa, to ta wojna mogła być zakończona już wiele miesięcy temu i setki tysięcy istnień ludzkich i budynków infrastruktury Ukrainy mogłaby wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj. Natomiast, po pierwsze, nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym ta pomoc zostanie tak ucięta z dnia na dzień. Tak? To ona może nie, ona jest niewystarczająca do zwycięstwa, ale w jaki sposób, tego jestem przekonany, będzie trwała. Nie wyobrażam sobie możliwości zdobycia Charkowa czy zdobycia Odessy. Tak? Zdobycie miasta jest czymś niezwykle trudnym. Ale pytanie, jeżeli to będzie postępować w ten sposób, że Rosjanie gdzieś tam będą się posuwać, tak? Będą odnosić jakieś bardzo umiarkowane, ale jednak sukcesy. Czy Mateusz, ty, znając dobrze Ukrainę, będąc tam bardzo wiele czasu, czy ty sobie wyobrażasz możliwość przejęcia władzy politycznej przez jakichś tam namiestników Rosji? Bo ja, będąc mniej od ciebie, ale też tam jednak bywałem, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Znaczy, że to po prostu będzie powstanie i będzie walka partyzancka. Nie jestem w stanie sobie dzisiaj tego wyobrazić w perspektywie mojego najbliższego roku, 2, no bo co będzie za 5 lat, to trudno powiedzieć. Tylko kto będzie robił tę walkę partyzancką, ale to jest bardzo złożone, też będę chciał się odnieść do tego, co Marek powiedział, ale na początku dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Bardzo, bardzo mi miło z Państwem się tutaj widzieć i tutaj być właśnie w tym muzeum i w Ostrołęce pięknej. Jeśli chodzi o sytuację w tej chwili w Ukrainie, to owszem, kiedy się jest w Charkowie, a byłem tam 3 dni temu, wydaje się, że miasto jest w tej chwili nie do zdobycia. Nawet z przyczyn takich dosyć prostych, takich historycznych. Żeby zdobyć Charków w trakcie II wojny światowej, Hitler musiał zgromadzić, skoncentrować około 450 tysięcy ludzi. Wtedy Charków był dużo mniejszy. Żeby zdobyć Kijów, który miał wtedy 1 milion mieszkańców, Charków ma teraz około 1 miliona, a jest większy jeszcze powierzchniowo. W
1941 roku trzeba było zabrać część wojsk spod Smoleńska, które szły na Moskwę i przeprowadzić koncentrację wojsk i uderzyć, żeby otoczyć Kijów, bo na początku generał Własow pobił Rundstedta pod Kijowem. Więc żeby zająć tak wielkie miasto, trzeba olbrzymiej koncentracji wojsk i trzeba olbrzymiej koncentracji techniki wojskowej, jak to mówią Rosjanie. Natomiast to, co powiedział Marek, ja mam takie poczucie, że to jest... My patrzymy na wiele rzeczy politycznych przede wszystkim i zamiarów politycznych państw z perspektywy naszej, czyli Polaków. A u nas zamiar polityczny ma dość krótki okres ważności, dość krótki okres przydatności do spożycia, tak to określę. U nas planuje się na 4 lata do przodu, to maks. Jak się zaplanuje na 8, to jest wielka sprawa, to będziemy budować elektrownię atomową. Rosjanie planują na zupełnie inny sposób i Ukraińcy sobie zdają z tego sprawę. Ukraińcy też zaczynają tak chodziło planować, mam wrażenie, bo oni też na tę wojnę patrzą w taki sposób, że ona będzie długa. To znaczy oni liczą, że ona się wcześniej skończy, ale oni się obawiają, że ona będzie trwała lata. Bo widzą, co robią Rosjanie i mają raporty wywiadu. Politycy ukraińscy mają raporty dobrze działającego ukraińskiego wywiadu, który po prostu infiltruje to, co się dzieje w Rosji, tak samo jak Rosjanie infiltrują Ukrainę. Ja zmierzam do tego, że Rosja przez to, że jest dyktaturą, krajem autorytarnym na granicy totalitarnego, no, posiada pewną przewagę nad krajami demokratycznymi, pewnej ciągłości władzy i ciągłości planów. I na przykład, kiedy byłem w Palestynie czy w Izraelu, to rozmawiałem z dyplomatami i polskimi, ale też zagranicznymi, którzy opowiadali mi, że pan wiceminister Bogdanow, wiceminister spraw zagranicznych, to jest człowiek, który był chyba na 3 placówkach po prostu w krajach arabskich w latach 70. i 80. Kiedy został wiceministrem, to sprawuje tę funkcję bodajże ponad 20 lat, i on od tamtej pory realizuje jakąś politykę, którą sobie wymyślił i będzie ją dalej realizował. Czyli on planuje na wiele lat do przodu. I teraz Rosja jest w tej chwili w sytuacji, w której wiemy, że przygotowała się i wchodzi w fazę tego, że będzie prowadziła długą wojnę. Zmieniła w związku z tym ministra obrony z wojskowego na ekonomistę, bo chce dostarczać jak najwięcej sprzętu. Bo widzi, że to, co w tej chwili robi, czyli budowanie przewagi technologicznej nad Ukraińcami w sferach, na które Ukraińcy nie mają odpowiedzi, przede wszystkim lotnictwie, przynosi efekty. Bo możemy mówić, że to jest mało terenu, które zajęli Rosjanie od początku tego roku, ale to jest w ciągu pół roku więcej niż wcześniej w ciągu półtora roku. I od tych pierwszych miesięcy oczywiście, bo te pierwsze 2 miesiące rzeczywiście to było sporo, ale potem już to wszystko stanęło, plus jeszcze Ukraińcy przez chwilę odzyskiwali to terytorium. Ja się zgadzam z Markiem, że ja się zgadzam, że całkowicie, że tam jest wola albo rozkładu Ukrainy, albo wprowadzenia zmian politycznych. Ona była od początku. Prezydent Janukowycz był na terytorium Ukrainy w pierwszych dniach wojny. Tam nawet zbudowano odpowiednie miejsce, żeby on mógł przekazać władzę. Wtedy znaleziono by ciągłość konstytucyjną, no, że on został przez Majdan, tą straszną rewolucję odwołany nielegalnie i on teraz na chwilę zostaje prezydentem i przekazuje władzę jakiemuś kandydatowi. Co do tego, że taka jest wola Moskwy, to nie ma sporu. Pytanie, czy ty widzisz taką możliwość, żeby to się stało? Bo ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. W jakiejś perspektywie najbliższych roku, dwóch, trzech. Ja sobie nie jestem w stanie w tej chwili tego wyobrazić, gdyby to było jawne. Natomiast problem podziału politycznego w Ukrainie jest, on cały czas funkcjonuje. Ukraińska klasa polityczna jest podzielona może nawet bardziej niż polska. Rywalizują ze sobą cały czas. I w takiej sytuacji, w sytuacji rozczarowania ludzi, w sytuacji setek tysięcy ofiar tej wojny, wyprodukowanie jakiegoś kandydata, na którego uzyska się wpływ, jestem sobie to w stanie wyobrazić. To nie będzie wtedy wprost jako kandydat rosyjski, ale osłabiona, wymęczona, zniszczona ekonomicznie Ukraina, to jest niestety sytuacja, w której coś takiego mogłoby się zdarzyć. I ja jeszcze odniosę się do tego, co ty powiedziałeś, że sobie nie wyobrażasz, że Zachód utnie. Uciął na parę miesięcy i żołnierze musieli wyciągać, widziałem to sam,
pociski artyleryjskie z błota, jakieś stare, które zostawili Rosjanie, jak się wycofywali z bagien, z różnych miejsc i produkować na nowo trotyl do takich sytuacji, znaczy z trotylu tego odzyskiwać go i produkować ładunki wybuchowe. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to się już zdarzyło, a na razie mamy jeszcze pozytywny jednak aspekt polityczny dla Ukrainy. On się może zmienić na negatywny, wtedy będzie jeszcze gorzej. Ale jest jeszcze inna kwestia. Ta pomoc, ona pozwala nawet nie prowadzić skutecznie wojny i nieskutecznie się bronić, bo Rosjanie zdobywają teren. Ta pomoc pozwala Ukrainie przetrwać. Tylko przetrwać. Przesuwać to, co najgorsze. To jest takie... Jak byłem w Ramallach w Palestynie, to mi opowiadano o tym, jak prezydenta Abbasa wozi się do Ammanu, do Jerozolimy helikopterem, może nie do Jerozolimy, tylko do Jordanii helikopterem, tylko po to, żeby podtrzymać jego życie, bo on ma 98 lat i stara się mu przedłużyć życie sztucznie jak najdłużej, ponieważ kiedy on umrze, to wybuchną walki w Ramallach, bo Fatah będzie walczył z Hamasem i jeszcze islamski dżihad wejdzie. No i dlatego Jordanii zależy przede wszystkim na tym, żeby ten Abbas żył jak najdłużej. I to jest podtrzymywanie właśnie kogoś, kto jest w takim stanie krytycznym, podtrzymywanie przy życiu, ale nie dawanie mu żadnej kroplówki, znaczy to nawet już nie jest kroplówka, to jest kroplówka, która podtrzymuje przy życiu, ale nie odbudowuje tych funkcji życiowych tego kraju. Ten kraj traci ludzi, ekonomicznie nie jest najgorzej, nawet będzie wzrost gospodarczy w tym roku, ale jest problem z prądem. I Rosjanie, oni, to jest coś takiego jak z Hitlerem w trakcie II wojny światowej. On nie ukrywał tego, co zrobi. On mówił o tym wprost. Putin też pewne rzeczy mówił wprost, tylko nikt nie brał go na poważnie. I teraz to, co robią Rosjanie, to jest aż nadto oczywiste, że rozwalanie infrastruktury energetycznej albo to, że oni atakują 50 tysiącami ludzi Charków. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, się śmieją z tego, że to jest tak mało. Nie. To są doborowe jednostki, bo to widziałem, może jeszcze do tego przejdziemy. I to są jednostki, które mają się zbliżyć do Charkowa, żeby to miasto niszczyć, męczyć, po prostu doprowadzić do tego, że ludzie uciekną z tego miasta, znowu tak jak uciekli na początku wojny. I wtedy to nawet po części nie trzeba go będzie zajmować, bo najważniejsze miasto przemysłowe w Ukrainie po prostu przestanie przynosić Ukrainie to, co przynosiło do tej pory. Więc chodzi o to, że Rosja w nieoczywistymi metodami, skoro nie udało się na froncie, skoro nie udało się szybką operacją pod Kijowem, skoro nie udało się później operacją w Donbasie, to próbuje innymi metodami powoli, systematycznie mielić obronę ukraińską, zabijać ukraińskich patriotów, bo to jest też kluczowe, że ta jakość żołnierza ukraińskiego drastycznie spada. Drastycznie. Ja bym, może się niektórzy obrażą, ale ja bym nawet śmiał w tej chwili stwierdzić, że z tego, co słyszę i z tego, co widzę, to może nie jeśli chodzi o motywację, ale jeśli chodzi o możliwości też fizyczne, bo to są często młodzi ludzie po stronie rosyjskiej, a w ukraińskiej, po ukraińskiej stronie coraz bardziej armia się starzeje. Te armie się już dawno zrównały, a może już i rosyjska ma w tej chwili taką przewagę, jeśli chodzi o jakość żołnierza. A jeszcze dochodzi do tego to, że jest lepiej wyekwipowana w tej chwili. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, ja się całkowicie zgadzam z Markiem i uważam, że jesteśmy w bardzo złym momencie tej wojny, najgorszym od początku tej wojny i jeżeli Zachód nie zmieni drastycznie swojego podejścia, no to będziemy mieli bardzo duży problem. I dodam jeszcze tylko jedną rzecz. Ukraina w tej chwili jest całkowicie antyrosyjska. To jest oczywiste. Natomiast wszędzie tam, gdzie wchodzi Rosja, zawsze robi coś takiego, że na siłę mobilizuje żołnierzy i wysyła ich często na śmierć. Wykorzystuje ich. Tak było w trakcie II wojny światowej, jak Rosjanie szli, Armia Czerwona szła, to robiła na bieżącą mobilizację, no bo straciła 17 milionów ludzi, no to trzeba było tych ludzi gdzieś zmobilizować, czy w całej wojnie po prostu tak dużo straciła, że mobilizowała tam, gdzie zdobywała teren. I tak samo jest teraz. I ja sobie niestety wyobrażam taką sytuację, że pędzeni karabinami, zastraszani żołnierze ukraińscy mogą kiedyś uderzyć na jakiś inny kraj. Oczywiście nie dlatego, że chcą, tylko że zostaną do tego zmuszeni. I wtedy na przykład mogą wcale nie uderzyć pod banderą Rosji. Co by dla Rosji było idealną sytuacją, bo mogłaby po prostu znów zastosować zielone ludziki, a to Rosjanie kochają. My musimy pamiętać, że Rosja to jest kraj służb, a te służby myślą zupełnie inaczej niż my. Tak, ale pamiętajmy też, jak bardzo ważne jest morale i determinacja, tak? Co w tej pierwszej fazie wojny było widać bardzo wyraźnie. Olbrzymią wtedy dysproporcje po stronie ukraińskiej i rosyjskiej, więc nawet jeśli tych ludzi się tam zapędzi siłą, to też nie wierzę w ich skuteczność. Ale chciałem pogłębić ten jakby ocenę
obecnej sytuacji i potencjału obu stron. No bo mamy z jednej strony, absolutnie zgadzam się z tym, że jest źle, tak? To jest najtrudniejszy moment tej wojny. No ale mamy decyzję Kongresu Stanów Zjednoczonych, tak, o przekazaniu tych sprzętu wartości 61 miliardów dolarów. Ten sprzęt jeszcze nie dono, tam może coś już dojechało, tak, ale to jest jeszcze ciągle niewielka część. Mamy rozmaite inicjatywy w Europie, które no, też nie są satysfakcjonujące, ale jednak są. Mamy zupełnie zmianę narracji prezydenta Francji, które też możemy sobie interpretować, czym ona jest spowodowana. Ja to akurat nie jestem bardzo krytyczny wobec tego i nie wierzę w jakąś wielką konsekwencję tych działań. No niemniej jest ileś działań również i takich deklaracji, prawda, tu koalicja samolotowa, tu koalicja zbierająca pociski, amunicję w różnych państwach świata. Też no, Ukraina robi mobilizację i od dzisiaj, tak jak ciebie się dowiedziałem, tak ściąga, znaczy zaczyna realnie szukać swoich obywateli, mężczyzn poza granicami kraju. Też uruchamia jakieś produkcje, nowe produkcje, produkcje sprzętu własnego. Ileś rzeczy się dzieje. Po drugiej stronie oczywiście jest przestawienie gospodarki rosyjskiej na tryb wojenny, jest powołanie nowego ministra, jest ewidentnie decyzja o działaniach bardzo długofalowych. No i jest też to, co zdarzyło się wczoraj. Znaczy wczoraj to był jako taki symboliczny ten teatr, który się odbył, czyli wizyta Putina w Pekinie, no w ogóle w Chinach, bo to nie tylko w Pekinie byli. No i jakby bardzo jednoznacznie pogłębione deklaracje o współpracy obu stron, co nie znaczy, czy zapewne, że Chińczycy wprost będą dostarczać sprzęt, ale nie wprost rozmaite elementy do tego sprzętu, czy jakby inne rzeczy, które pomogą Rosji w prowadzeniu tej wojny, będą dostarczane. No i współpraca między tymi, no to jest potężny sojusznik, dużo silniejszy niż Rosja. No i taki jest mniej więcej stan po obu stronach. Tak? Jak wy to interpretujecie i Jak oceniacie to, o czym w tej chwili powiedziałam? Ja bym chciał oddać Markowi już głos, tylko o jednej rzeczy nie powiedziałem, która mnie ukuła, jak ty powiedziałeś o tym, że Zachód nie będzie tak nieodpowiedzialny, żeby, no jeszcze wcześniej, żeby po prostu teraz zostawić Ukrainę i że mógłby tylko tak wesprzeć Ukrainę, że ona by tę wojnę wygrała. Problem polega na tym, że Zachód wysyła jasny sygnał, którego my też nie chcemy zinterpretować w Polsce w oczywisty sposób, że Zachód wcale nie chce, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Przede wszystkim Stany Zjednoczone nie chcą, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. I to nie jest już rzecz, którą wymyśliłem sobie ja, wcześniej Marek Budzisz, czy Jacek Bartosiak, Jarek Wolski, czy Igor Jankę, tylko to jest rzecz, którą wprost zaczął mówić prezydent Zeleński. On zaczyna mówić, politycy ukraińscy zaczynają mówić, że Zachodowi chodzi o to, żeby Ukraina wojny nie przegrała, ale żeby też Rosja wojny nie przegrała, żeby ją jak najbardziej osłabić. Bo najważniejsze dla Zachodu nie jest cała ta wojna w Ukrainie, nie są wcale te tysiące zabitych cywilów, tylko jest dla Stanów Zjednoczonych rywalizacja z Chinami i utrzymanie supremacji jako mocarstwa najważniejszego na świecie. I to jest problem, bo my udajemy, że od 2 lat, znaczy... Te koalicje, to wszystko, ta cała solidarność, to jest wszystko, to jest takie piękne hasło, do którego my się przyzwyczailiśmy, tak samo jak Unia Europejska, NATO, że my jesteśmy tą jasną stroną mocy i tą dobrą stroną. A za tym wszystkim kryje się przerażająca, brutalna, bezwzględna polityka, która nie patrzy na to, czy ktoś ginie, czy nie. Chodzi o to, żeby osiągnąć swoje polityczne cele. Celem Stanów Zjednoczonych, przynajmniej tej ekipy, która teraz rządzi, a wydaje mi się, że ekipa Donalda Trumpa, gdyby doszedł do władzy, jeszcze ostrzej by to realizowała, jest utrzymanie supremacji USA, osłabienie Chin, bardzo możliwe, że kiedyś próba przyciągnięcia Rosji na swoją stronę, żeby osłabić Chiny. To jest dla nich cel, a nie zwycięstwo Ukrainy w wojnie. W mojej opinii przynajmniej. Muszę powiedzieć, że się stanowczo, kategorycznie nie zgadzam z tym obrazem, Igor, który ty przedstawiłeś. Ale ja mówię tylko o faktach, które są. Ja też powiem o faktach, bo rzeczywiście trzeba się odnosić do faktów, a nie do wyobrażeń na temat faktów. Otóż Rosja jest państwem większym, o większych zasobach
i większych w związku z tym możliwościach. Rosja jest państwem, który ma 132 miliony ludzi. Na Ukrainie dziś według szacunków, bo ostatni spis powszechny był przeprowadzany ponad 20 lat temu, w związku z tym na dobrą sprawę nikt nie wie, ile dzisiaj na Ukrainie mieszka ludzi. Ale według szacunków naukowców z Akademii Nauk Ukrainy to jest gdzieś około 28 maksymalnie milionów ludzi. Potencjał mobilizacyjny rosyjskiej armii, czyli ludzie w wieku od 18 do 30 roku życia, bo tak zmieniono w ubiegłym roku ustawy mobilizacyjne w Rosji, to jest 9,4 miliona ludzi. Rosja nie korzysta z tego potencjału, ale taki ma zasób kadrowy. Natomiast Ukraina, która powołała pod broń, no tu się różnie ocenia, gdzieś około 900, może milion żołnierzy, dzisiaj ma problem z uzupełnieniem tychże, nie tylko strat, ale też i z uzupełnieniem sił, tak żeby walczący rotowali. No bo jest sytuacja taka, że oddziały walczące, często to już jest trzeci rzut, to znaczy ci, którzy zaczynali wojnę i ich następcy już nie żyją, albo zostali trwale poszkodowani. Te jakby stan ukompletowania jednostek frontowych wynosi gdzieś około 50% do 60% dzisiaj. Taka jest niestety tragiczna sytuacja. Te straty ludzkie po stronie ukraińskiej są bardzo, bardzo duże. Co więcej, Ukraina dzisiaj z demograficznego punktu widzenia jest państwem najstarszym w Europie. Ma 18 milionów ludzi w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, a reszta to są ludzie w wieku jakby produkcyjnym. Czyli ten zasób kadrowy jest znakomicie mniejszy niżli ma go Rosja. Gdybyśmy tylko mówili o ludziach. I oczywiście można dużo mówić o determinacji, bo to jest oczywiście ważne. Ja nie kwestionuję wagi determinacji. Nikt, kto zajmuje się sprawami wojskowymi, nie lekceważy morale. To jest bardzo istotna kwestia, tylko wojna to też matematyka niestety i żeby tylko wyrównały się te potencjały, jeden żołnierz ukraiński musiałby eliminować co najmniej czterech rosyjskich. A w przeciwnym razie wojna na wyniszczenie prowadzi do wyczerpania potencjału ukraińskiego, bo Rosja ma większy zasób i może sobie na to pozwolić. Ale żeby eliminować czterech żołnierzy, jeden żołnierz ukraiński, żeby mógł eliminować czterech żołnierzy rosyjskich, to po pierwsze musi mieć środki walki, których dzisiaj nie ma, bo przewaga ogniowa Rosjan różnie jest oceniana. 1 do 5, 1 do 6 lub 1 do 8. I ona ulega pogłębieniu, czyli trend jest niekorzystny z punktu widzenia Ukrainy. To bardzo dobrze widać, jeśli chodzi o obronę przestrzeni powietrznej. Skuteczność ukraińskiej obrony przestrzeni powietrznej jeszcze latem, wczesną jesienią ubiegłego roku wynosiła 80-90%. Dzisiaj ona spadła do poziomu nawet poniżej 50%, co oznacza, że Rosjanie coraz śmielej zaczynają używać swojego lotnictwa, którego nie używali tak intensywnie w latach poprzednich, z obawy o straty, bo oczywiście ta relacja kosztu jednego myśliwca czy myśliwca szturmowego do środków, dzięki którym można go strącić, jest na niekorzyść posiadających lotnictwo. Rosjanie oszczędzali swoje lotnictwo. Dzisiaj coraz śmielej go używają, zarówno na froncie, jak i bombardując ukraińską infrastrukturę, w tym i takie miasta jak Charków. Ostatni alarm lotniczy wczoraj bodajże w Charkowie to było bodajże 12-16 godzin, czyli atakują już w dzień, co nie miało miejsca w latach ubiegłych. Bombardowania miały miejsce raczej w nocy. Czyli jakby Rosjanie niestety zwiększają swoją przewagę. Ta koalicja samolotowa, o której ty mówisz, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że F-16 miały dostarczyć dwa państwa, przede wszystkim Dania i Holandia. Tylko ostatnio, kilka tygodni temu, 2 czy 3 tygodnie temu, ile dobrze pamiętam, Dania poinformowała, że sprzedaje swoje używane F-16
po bardzo okazyjnej cenie Argentynie. No również z tego oto powodu, że w sensie pewnej generalnej, nazwijmy to układanki geostrategicznej, Mateusz zaczął o tym trochę mówić, warto będzie pewnie ten wątek rozwinąć, Argentyna jest ważniejsza niż Ukraina, ale ważniejsza nie dlatego, że obiektywnie jest ważniejsza, tylko dlatego, że obecne władze Ukrainy, Argentyny sygnalizują gotowość przejścia do umownego obozu Zachodu, a było to państwo bardzo prorosyjskie. I w związku z tym tego nowego sojusznika trzeba przekonać między innymi takimi środkami, ażeby on do tego obozu Zachodu dołączył. To pokazuje, że niezależnie od woli i deklaracji, możliwości manewru państw zachodnich też są ograniczone. I Zachód może mieć dużą determinację, żeby pomagać Ukrainie, ale w tej komplikującej się sytuacji międzynarodowej wydaje się, że ma z wielu powodów coraz mniejsze możliwości. To zresztą było widać w przypadku tak zwanej koalicji amunicyjnej, gdzie Ukraina miała otrzymać duże dostawy amunicji. I tu też bym apelował o odróżnienie pewnej narracji, kiedyś mówiono propagandy, od rzeczywistości. Bo u nas odnotowano deklarację prezydenta Czech sprzed 2 czy nawet 3 miesięcy o tym, że Czechy znalazły, o ile dobrze pamiętam, 600 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 152 mm, ale już nie odnotowano faktu, że do dzisiaj znikoma część tej amunicji na teren Ukrainy dotarła. I tak jest właściwie we wszystkich obszarach, to znaczy dużo mówi się o stopniu i skali pomocy, a mniej znacznie mówi się o tym, co realnie dociera. Dociera ułamek tego, co państwa deklarują. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia jest związana z, jakby, z szerszym obrazem, powiedziałbym, makroekonomicznym, bo o tym się niewiele mówi, ale trzeba o tym powiedzieć, bo wojnę toczą państwa i toczą w związku z tym też społeczeństwo. Otóż Ukraina w tym roku, w świetle projektu budżetu Ukrainy, nie na potrzeby wojenne, ale na potrzeby jakby funkcjonowania samodzielnego jako państwa, żeby móc płacić żołd tym, którzy są na froncie, opłacać administrację, wypłacać renty i emerytury. Ukraina potrzebuje 42,5 miliarda dolarów pomocy ekonomicznej od państw Zachodu. W ubiegłym roku to było 34 miliardy dolarów. Nie udało się zresztą tego zrealizować w tym sensie, że realna pomoc była wyższa. I to, że Ukraina jako państwo jeszcze w ogóle funkcjonuje, bo trzeba pamiętać, i to jest druga informacja, całość środków z podatków i w ogóle opłat publicznych Ukraina przeznacza na kontynuowanie wojny. Znaczy Ukraina wszystko, co dzisiaj zbierze w postaci podatków, przeznacza na kontynuowanie wojny. W związku z tym wszystko inne to jest jakby domena pomocy publicznej. Pomoc to też jest złe słowo, dlatego że ta pomoc to jest gdzieś około 30%, czyli te granty to są około 30%, a resztę to są kredyty. Nisko oprocentowane, no, ale jednak powiększające ukraiński dług publiczny, który dzisiaj dochodzi już prawie do 100% PKB, 86% był na koniec roku. I tak ten wskaźnik był lepszy niż szacowano, no ale wpływ na to miało to opóźnienie w Stanach Zjednoczonych, bo amerykańska pomoc, te 60 miliardów, to jest tylko gdzieś w 1/3 dotacja, a resztę też kredyty. Więc w tym sensie Ukraina, żeby jako państwo funkcjonować, musi otrzymywać pomoc od Zachodu i ta pomoc narasta. Ukraina dzisiaj jest państwem na przykład, które musi coraz więcej wydawać na bieżące remonty systemów energetycznych. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku ukraiński rząd uważał, że istotnym źródłem dochodów może być eksport energii elektrycznej. Przez pierwsze 3 miesiące tego roku Ukraina importowała energię elektryczną. To jest efekt rosyjskich planowych bombardowań, które też zmieniły swój charakter, bo to nie jest infrastruktura przesyłowa teraz, ale to są zakłady, to jest generacja, to są elektrownie, elektrociepłownie. Więc w tym sensie Ukraina
gospodarczo, demograficznie, finansowo, kapitałowo, niestety będzie miała coraz mniejsze możliwości. I jeżeli chodzi o to, co Ukraina produkuje, to na tym bym ten wątek zakończył. Oczywiście jest tak, że Ukraina również zwiększa zaangażowanie swojej produkcji wojskowej. Tylko musimy pamiętać, że z opinii przedstawicieli rządu ukraińskiego wynika to, że istniejące moce produkcyjne na Ukrainie, jeśli chodzi o sektor zbrojeniowy, niezniszczone w wyniku rosyjskich bombardowań, są obciążone gdzieś około 50% w relacji do możliwości. Rząd ukraiński nie jest w stanie w 100% wykorzystać zdolności do produkcji broni przez własne zakłady, bo nie ma pieniędzy. To nie jest gospodarka, która przypomina system nakazowy, ale nawet gdyby to był system nakazowy, to też trzeba by było mieć pieniądze, bo w przeciwnym razie, jak się je zacznie drukować, to będziemy mieli skok inflacyjny. Tak było w roku 2022. Teraz niestety też się to zaczyna zmieniać. W ogóle cała stabilizacja makroekonomiczna Ukrainy zależy od dwóch czynników. Znaczy od pomocy Zachodu, to jest ta pierwsza pozycja, o której powiedziałem. Prawie 8 miliardów w pierwszym kwartale tego roku dostała Ukraina. I od transferów ukraińskich emigrantów. W ubiegłym roku ci, którzy wyjechali z Ukrainy, wysłali na Ukrainę 12 miliardów dolarów, tak się szacuje. No w związku z tym to pokazuje realne zdolności, a rosyjski budżet no nie odczuwa ze względu na koszty, na sytuację cenową na rynku surowców energetycznych aż tak istotnych ciężarów. Więc niezależnie od determinacji, jeżeli Zachód nie zmieni swojej polityki, i tu powinniśmy pewnie zacząć dyskutować o tym, o czym się od pewnego czasu mówi, czyli o tym, co powiedział Macron, o teorii zwycięstwa Stanów Zjednoczonych, o postawie państw NATO, no to jeżeli tu się nic nie zmieni, to różnica potencjałów jest na niekorzyść strony ukraińskiej i moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, kiedy elity ukraińskie zrozumieją, czy dojdą do wniosku, że opór już nie ma sensu. Nawet jeśli to będzie za 4 lata, to Ukraina wyjdzie z tej wojny jako państwo zdegradowane cywilizacyjne. Nie, i to też w sensie politycznym, w ramach tego strategicznego planowania rosyjskiego, będzie realizacja celów rosyjskich. Za chwilę oddam Mateuszowi głos, żeby przejął prowadzenie naszej rozmowy, bo tak się umówiliśmy, mniej więcej połowa tej pierwszej części minęła. Tylko się odniosę w poruszach do tego, co mówił Marek. Znaczy, po pierwsze, bo powiedziałeś na początku, że się fundamentalnie nie zgadzasz. Nie wiem z czym, bo ja się nie powiedziałem nic sprzecznego z tym, co ty teraz mówiłeś. Więc moja ocena też nie jest jakoś zasadniczo różna. Może tylko, jeśli chodzi o potencjał, tak? Znaczy, gdyby Zachód podjął dzisiaj decyzję, gdyby miał polityczną wolę zwycięstwa, to byłby w stanie do tego zwycięstwa doprowadzić. Pomimo tego, że dzisiaj zasoby sprzętowe są takie, jakie są, że produkcja amunicji jest na niskim poziomie, no ale została podjęta decyzja też o stopniowym jej zwiększeniu. Oczywiście efekty tego nie przyjdą zaraz. Zachód, więc przynajmniej państwa należące do NATO, tak? Łączny ich potencjał jest wystarczający do tego, żeby wzmocnić Ukrainę tak, żeby ona tę wojnę wygrała. Tylko, że oczywiście nie ma takiej woli politycznej. Tak? I na tym polega problem. Z tym, że nie zgodzę się też z tym, co ty, Mateusz, powiedziałeś, z takim, że to jest na Zachodzie decyduje brutalna wola polityczna, żeby zrobić tak czy inaczej. Nie? Moim zdaniem moja ocena jest gorsza niż twoja. Znaczy, ja tam nie widzę żadnego spójnego planu. Dzisiaj dla mnie Zachód, zwłaszcza Europa, jest kompletnie rozjechanym organizmem, w której o nastrojach, które decydują trendy na tam Twitterze czy jakimś innym medium, które w danym kraju decyduje, tak i
w którym raz się podejmuje decyzje takie, czy wychodzi polityk, bo zaczyna mówić, prawda, podejmuje, nie wiem, decyzję o Zeitenwende, tak, wspaniałe przemówienie, którym wprowadziło w zachwyt całą Europę, no i na razie pozostało przy tym przemówieniu, tak. Prezydent Macron, który nagle zmienia linię swoją zupełnie, no bo widzi, że traci pole polityczne i musi coś ciekawego powiedzieć Europie, żeby Economist i Financial Times miały o czym pisać, ale za tym nie idą żadne konkretne działania, tak, a mówimy w tej chwili o dwóch najważniejszych państwach w Europie. I to jest dramat Europy. Brak politycznego przywództwa, brak, za którym nie może pójść żadna decyzja. Jest bardzo dużo retoryki, bardzo dużo mówienia o wspieraniu Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast brak realnych decyzji, strach, obawa, takie rozjechanie polityczne, słabość tych ugrupowań, słabość liderów, brak strategii. To jest dramat Europy. A nie brak pieniędzy, bo pieniądze jakby Europa jest w stanie i Zachód jest, znaczy razem ze Stanami Zjednoczonymi jest w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo, tylko że musi podjąć decyzję. Oddaję ci. Z tym się też nie zgadzam, Igor, jeśli mogę. Ja też, ale proszę, Marku, to odpowiedz jeszcze od razu. A ten obraz Europy, który zarysowałeś, moim zdaniem jest też nieprawidłowy czy nieuprawniony. Otóż Europa, ja uważam, nie jest zdezorientowana. Europa stoi przed trudnymi decyzjami i tych decyzji nie jest w stanie podjąć. Ale nie dlatego, że nie wie, co powinna zrobić, albo nie ma odpowiedniej elity przywódczej. Tylko dlatego, że musiałaby dokonać bardzo bolesnych cięć, jeśli chodzi o dotychczasową politykę wydatków publicznych, co mogłoby zagrozić pewnemu konsensusowi czy pewnemu ładowi politycznemu, który przez ostatnie 30 lat został w Europie zbudowany. Niemcy, którzy są bardzo skrupulatni, oni policzyli, bo niemiecki Instytut IFO z Monachium, znana placówka ekonomiczna, oni przeprowadzili taki rachunek, ile państwa Europy Zachodniej zaoszczędziły w wyniku tak zwanej renty pokoju. Oni przyjęli dość sztuczne założenie, że gdyby Europa po 1991 roku, czyli po rozpadzie ZSRR, utrzymała swoje wydatki na zbrojenia na poziomie 2% PKB, co i tak jest znacznie mniej niż w czasie zimnej wojny. W czasie zimnej wojny Europa średnio wydawała 3,5% swojego PKB na zbrojenia. Ale oni referowali się do tego poziomu, o którym od 2014 roku dyskutujemy, czyli tego wskaźnika 2%. Otóż niemiecki IFO wyliczył, że w wyniku zmniejszenia wydatków na bezpieczeństwo przez te 30 lat państwa europejskie zaoszczędziły 1 400 000 000 000 dolarów. Z tego sami Niemcy 800 miliardów. Tyle powinno się więcej wydać, gdyby ten poziom 2% utrzymać. I dzisiaj Ewa Hegel, która jest politykiem SPD i komisarzem Bundestagu nadzorującym armię, mówi, że takie palące potrzeby Bundeswehry, ażeby w ogóle ona mogła operacyjnie mieć zdolność do funkcjonowania, to jest 300 miliardów euro. Nie mówimy o zwiększeniu liczebności. Niemcy są tu dość ciekawym przykładem, bo zaraz to wyjaśnię. Nie mówimy o zwiększeniu liczebności. Dzisiaj Bundeswehra to jest około 180 etatowo żołnierzy, a Niemcy jakiś czas temu przyjęli plany, że w 2031 roku to będzie 201 tysięcy. Te plany są papierowe, bo oni nie są w stanie tego zrealizować, bo mają kryzys rekrutacyjny, podobnie zresztą jak Polska i inne kraje Zachodu. Więc w ogóle gdyby mówić o zwiększeniu liczebności Bundeswehru, jej modernizacji sprzętowej, to trzeba by wydawać znacznie więcej. Po uchwaleniu tego funduszu Zeitenwende Niemcy zamroziły swoje wydatki budżetowe na bezpieczeństwo na poziomie 52 miliardy euro rocznie. Razem z tym funduszem Zeitenwende to jest 80 miliardów euro. Ten fundusz uległ już wyczerpaniu.
No i dzisiaj trwa w Niemczech dość gorący spór polityczny, nawet mówi się o możliwości rozpadu tej koalicji, dlatego że minister Pistorius, niemiecki minister obrony, chciałby mieć w przyszłym roku o 5 miliardów euro więcej niż w roku bieżącym, ponieważ tak wzrosły wynagrodzenia tych, którzy już służą, a jeżeli one nie będą atrakcyjne, no to Niemcy nie tylko nie rozbudują swoich sił zbrojnych, ale jeszcze będą mieli odejścia z Bundeswehry. Podobnie zresztą jak w przypadku Polski. To jest trend, który w całej Europie ma miejsce. I teraz zwróćmy uwagę, my mówimy o sporze politycznym, który prowadzi do takiego zaognienia sytuacji w Niemczech, że być może się nawet zaczyna mówić o przedterminowych wyborach, gdzie dyskutuje się o kwocie 5 miliardów euro. A po to, żeby przywrócić zdolności Europy do samodzielnej obrony. Ja już nie mówię o pomocy dla Ukrainy. Ukraińskie władze, mamy tak zwany raport Jermaka, szefa administracji prezydenta Zełenskiego i Foga Rasmussena, byłego sekretarza generalnego NATO, przedstawiony kilka dni temu w Kopenhadze, i tam się znalazła taka sugestia, żeby państwa europejskie przeznaczały 0,25% swojego PKB w sposób stały na wspieranie zdolności wojskowych Ukrainy. Nie będę dyskutował, czy to jest realne, czy to jest nierealne, ale w przypadku Niemiec to dość łatwo obliczyć, że to jest gdzieś około, o ile dobrze liczę, 10 miliardów euro rocznie. Na tym polega cały problem. Dlatego, że te oszczędności 30-letnie, o których mówiliśmy, one zostały w większej części skonsumowane na wzrost transferów socjalnych we wszystkich państwach zachodnich, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Społeczeństwa się też starzeją, przyzwyczaiły się do pewnego poziomu życia, poziomu obsługi medycznej, poziomu zasiłków. I dzisiaj należałoby dokonać wyboru jednego z tych celów. Albo bezpieczeństwo i więcej pieniędzy na siły zbrojne, a trzeba natychmiast zacząć znacznie więcej wydawać, albo polityka klimatyczna, albo polityka, kontynuowanie tej polityki bezpieczeństwa socjalnego, które od lat jest realizowane. I państwa Europy Zachodniej nie chcą tej decyzji podjąć. To ale nie... Marek, ja się z tobą zgadzam. Ja mówię o tym, że Zachód ma potencjał finansowy, gospodarczy do tego, żeby stawić czoła dwóm Rosjom. Najpierw nie ma musiał... Nie ma decyzji politycznej, nie ma woli. Ale nie ma decyzji politycznej, ponieważ Zachód nie uważa, żeby wojna na Ukrainie była wojną Zachodu. Niemcy i wszyscy inni na zachód od Niemiec, tak bym to określił, nie uważają, że Rosjanie są w stanie zagrozić wojskowo Zachodowi. A w związku z tym nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Niemiec, Holandii, Francji, niezależnie od tego, co politycy tych państw deklarują. Rosyjskie bardzo wyraźnie formułowane cele strategiczne, ostatnio na przykład potwierdzone we wspólnej deklaracji Putina i Xi Jinpinga dwa dni temu, w ogóle nie dotyczą statusu Zachodu. One dotyczą statusu Europy Środkowej. I Zachód, Stany Zjednoczone jest inna zupełnie kwestia. Zachód Europy nie czuje się zagrożony. Nie uważa, że w związku z tym, że nie jest zagrożony, powinien podejmować niesłychanie trudne decyzje, które mogą przewrócić cały system polityczny do góry nogami. To jest nasz problem, Europy Środkowej. I Europa Środkowa oraz Skandynawowie już w tych obszarach, moim zdaniem, mają tego świadomość, bo mamy do czynienia z dwoma różnymi reakcjami. Polska i Skandynawowie i Bałtowie zbroją się na potęgę. Państwa leżące nie na głównej linii ewentualnej rosyjskiej presji, państwa bałkańskie, Węgry, Słowacja, Czechy są tutaj wyjątkiem, ale to jest chyba doświadczenie roku 68. Próbują się akomodować do nowych realiów. Robią to, co w gruncie rzeczy robią przywódcy obecni Gruzji. Państwa nie utrzymującego stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosyjską na poziomie społecznym wrogiego wobec Rosji. Ja bym chciał na to zwrócić uwagę, bo
to, co nam grozi moim zdaniem, to grozi nam sytuacja powtórzenia scenariusza gruzińskiego na Ukrainie. Znaczy Ukraina pozostanie państwem wrogim, ale klasa polityczna ukraińska uzna, że została zdradzona przez Zachód, że Ukraina została wykrwawiona, wyniszczona i nie dostała wsparcia, a w związku z tym polityka wiązania sił rosyjskich i budowania, nazwijmy to, szańców na wschodzie, które miałyby powstrzymywać Rosjan, jest polityką z punktu widzenia interesów Ukrainy niekorzystną. Taką ocenę moim zdaniem ma obecne przywództwo Gruzji, które to przywództwo wygrywa wszystkie wybory w ostatnich latach dość zdecydowanie przecież. I to powoduje, że moim zdaniem my jesteśmy w sytuacji znacznie gorszej niż mówimy, bo nie ma jednego Zachodu. Nie hołdujmy mitom mówiącym o tym, że Zachód ma potencjał, tylko go nie chce użyć. On go nie chce użyć nie dlatego, że nie wie, iż ma potencjał, tylko dlatego, że ma określone interesy, które musiałby naruszyć, a nie czuje się zagrożony. W tym sensie politycznie Zachód jest pewną wielkością czy pewną wartością wyobrażoną, a nie realną. Być może, gdyby Stany Zjednoczone zostały zaatakowane, tak jak w czasie ataku na Twin Towers, to artykuł 5 byłby uruchomiony. Raz w historii był uruchomiony właśnie w tym przypadku. Natomiast we wszystkich innych ewentualnościach to już nie jest takie oczywiste. W związku z tym ja bym schodził w naszych analizach na poziom trochę pogłębiony. Znaczy nie mówił, że mamy cały Zachód i w gruncie rzeczy nie do końca rozumiemy, dlaczego ten Zachód nie zmobilizował się i nie pokonał Rosji, bo rzeczywiście, gdyby tak na to patrzeć, jeśli chodzi o czyste, sumaryczne ujęcie potencjałów, to ma takie zdolności, bo dlatego się nie uruchomił, że ma różną ocenę sytuacji bezpieczeństwa, różne priorytety w polityce strategicznej i w polityce zagranicznej. No i na tym zakończę. Ale ja nie widzę żadnej, znaczy nie widzę żadnej strategii w obecnym polityce Zachodu. Zgadzam się z tym opisem, że, ale teraz pozwól, że teraz, że Zachód, że przeciętny mieszkaniec Francji, zwłaszcza południa, Hiszpanii, Włoch, zachodu Niemiec, nie czuje tej wojny, bo ona jest daleko od niego. Tak? To są państwa demokratyczne, w związku z tym politycy reagują na zachowania swojej opinii publicznej. Tak? Reagowali mocniej, kiedy zalała ich fala obrazów z Buczy, z Irpienia i tych strasznych rzeczy, które widzieliśmy. Potem te obrazy zeszły na dalsze strony, tam nie gazet, dużo portali, czy tam ostatnie minuty programów informacyjnych w telewizji. To nie budzi emocji, w związku z tym to nie budzi, nie idą za tym decyzje polityków. Nie? Ja nie widzę w polityce Zachodu strategii, raczej widzę dominowanie tej różnych nowych mód i w tej sytuacji szczególnie absurdalnych walk o politykę klimatyczną, kiedy no niedawno, jak miałem okazję być w Brukseli, byłem na iluś tam spotkaniach w Komisji Europejskiej, a potem w NATO. I miałem takie poczucie, że jestem kompletnie w dwóch różnych światach. W tym jednym ze światów rozmaici bardzo mili urzędnicy opowiadali nam o wstrząsających zagrożeniach naszego świata związanych z tym, że mamy za dużo emisji CO2. I no, które są tam jakimś zapewne zagrożeniem, tylko nie brali pod uwagę tego, że kilkaset kilometrów dalej jeżdżą czołgi, latają samoloty, wybuchają bomby, które emitują, które niewyobrażalne ilości tych wszystkich szkodliwych rzeczy i niszczą kompletnie na świat. W tym sensie mówię, że Zachód jest kompletnie nieodpowiedzialny, zajmuje się trzeciorzędnymi problemami, które są po części realizacją jakichś tam interesów grup przemysłowych, tego nowego przemysłu, po części są odpowiedzią na pewne trendy mody społeczne, bo żyjemy w świecie demokratycznym, w której reaguje się na to, co się dzisiaj mówi na ulicy, czy tam nie na ulicy, ale powiedzmy dzisiaj w mediach społecznościowych. I ja tam nie widzę ani żadnej strategii
ani głębszej myśli, tylko po prostu taką bardzo doraźne reagowanie na to, co się dzieje w emocjach społecznych w tych poszczególnych państwach. I oczywiście to jest fatalne, to jest złe. To jakby ja nie mam też wielkich nadziei z tym związanych. Zgadzam się, że zupełnie inna jest świadomość tych państw, które czują to bezpośrednio. I całe szczęście, że do NATO dołączyły te państwa Finlandia i Szwecja i w ogóle państwa skandynawskie jakby dużo lepiej rozumieją tą sytuację, dużo lepiej reagują na to, bo to jest fundamentalna zmiana dla nas niezwykle ważna. Ale tak, nie ma jednego Zachodu. I ale właśnie tu się różnimy w sposób zasadniczy. Ty, jak rozumiem, uważasz, że Zachód nie ma strategii i hołduje pewnym modom intelektualnym albo nastrojom opinii publicznej, które są zmienne, a ja uważam, że Zachód ma strategię. Tylko ta strategia jest inna niż nasza strategia. No to się różnimy, ja nie widzę tej strategii. I Zachód ma strategię i w związku z tym to nie jest kwestia przekonania Zachodu albo wpłynięcia na opinię publiczną państw zachodnich, żeby oni zmienili swoją postawę. Super, to jest rzeczywiście linia, to jest różnica. Bo gdyby tak było, Rosja, Chiny mają strategię, Zachód moim zdaniem, zwłaszcza Zachód Europy, nie ma jej. A ja uważam, że Zachód Europy ma strategię. Tym bardziej strategie mają Stany Zjednoczone, to nie są tożsame strategie. Zachód Europy nie ma polityki w tym sensie koniunkturalnej, że nie realizuje polityki pod wpływem opinii publicznej czy pod wpływem jakichś nastrojów i mód. To jest niestety informacja znacznie gorsza dla nas, bo gdyby tak było, jak ty mówisz, to w gruncie rzeczy wystarczyłoby przekonanie opinii publicznej i elit intelektualnych na Zachodzie, że to my mamy rację, ale nam się to przekonanie od lat nie udaje. Na razie zostawiam tę sprawę otwartą, ale ja uważam, że to nie jest ta przyczyna. To jest przyczyna innej strategii. Zachód Europy realizuje inną strategię i wobec Rosji, i wobec Stanów Zjednoczonych, i wobec Europy Środkowej, niżli strategia, która wydaje się pożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, państw skandynawskich. Jeszcze inną strategię próbują, czy zaczynają realizować państwa, o których mówiłem, bałkańskie, mniejsze państwa Europy Środkowej. To jest dlatego istotne, że tu się nikogo nie uda przekonać, ponieważ strategie wynikają z odczytania interesów narodowych i one są w sposób zasadniczy niezmienne. Ja o tym mówię, dlatego że proponowałbym na użytek naszej debaty, ale też i szerzej na użytek pewnej refleksji politycznej w Polsce, przestać hołdować mitom. Mitem jest jedność Zachodu, mitem jest automatyzm artykułu 5 i solidarność sojusznicza i mitem jest to, że może mieć miejsce wypracowanie takiej strategii, która pozwoli na zwycięstwo, mówiąc umownie, w wojnie z Rosją. Być może ta wojna z Rosją przy korzystnych zmianach w podejściu Zachodu zakończy się jakąś formułą polityczną korzystniejszą dla nas niż przegrana Ukrainy. Podobnie jak mitem jest, tak już dobra, wejdźmy w taką nutę polemiczną, jak mitem jest to, że jest wielki plan rozciągnięcia jednej przestrzeni politycznej od tam Portugalii po Władywostok i stworzenia takiej jednej płaszczyzny. I to jest strategia, która jest nienaruszalna od lat. Nie ma. No pojawiają się takie opinie i ja uważam, znaczy tak samo jest bardzo ważne to, żebyśmy jednak w tej sytuacji, która jest bardzo trudna i zgadzam się, że nie da się przekonać przez jednego mieszkańca Marsylii, tak, że ma się z dniami, nocami troszczyć o to, co się dzieje w Charkowie. Da się. Bardzo prosto. No. Władimir Putin przekonał większość Ukraińców, że mają się troszczyć o to, co się dzieje. Trzeba rzucić bomby na Marsylię. No tak, ale Putin musi rzucić bomby, no, tak jak rzucił na Charków. Ale to się, jest bardzo prosta metoda. Ale tam nie rzuci tej bomby, raczej na pewno. Natomiast to oczywiście tak jest, z tym opisem się zgadzam, natomiast no to z tego, no możemy powiedzieć, dobra, to co mamy wobec tego robić? Jednak
Jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim, którym jednak wypracowuje pewne mechanizmy działania i niezwykle ważne jest to, żeby nad tym pracować. Nawet jeśli to jest niedoskonałe, nawet jeśli w tym pakcie jest takie państwo jak Turcja, tak, które gra jednocześnie na różnych frontach, nawet jeśli w tym państwie jest, nie wiem po co jeszcze są, w tym pakcie są Węgry, chociaż one już są tylko chyba teoretycznie członkiem NATO, bo są wyłączone z podejmowania bardzo wielu decyzji, ale musimy nad tym pracować, bo to jest, nie mamy specjalnie innych opcji. Tak? Bo gdybyśmy mieli, no to moglibyśmy, to świat wyglądałby inaczej, ale żyjemy w takim świecie. To zanim ja przejdę do tej swojej części, bo będę miał parę pytań do was obu, to chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, że my przez cały czas patrzymy na Rosję z takiej perspektywy Europejczyków, z wolnością, my jako Polacy, a jeszcze jest kwestia tego, jak patrzy Europa Zachodnia, już nie wspomnę o Stanach Zjednoczonych. Tu chodzi mi o takie spojrzenie na Rosję w kategorii tego, że Rosja jest krajem, który ma jakąś strategię, która jest oparta na logice, którą my rozumiemy. Czyli że Rosja na przykład zaczyna wojnę, którą może wygrać. Albo że Putin myśli w taki sposób, że on tę wojnę zacznie i na pewno ją wygra i na takiej zasadzie, że na przykład no, my nie zaczynamy wojen, więc jeżeli nasze kraje europejskie i Stany Zjednoczone nie zaczynają tego typu wojen, jak zaczął Putin w ciągu ostatnich 20 lat. I Putin ma już doświadczenie w prowadzeniu takich wojen i Rosja ma doświadczenie w prowadzeniu wojen. I choćby podstawową różnicą, gdzie my jesteśmy w tyle jako Europa, bo ja już nie mówię o Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zostawiamy na boku. One są za morzem, one są najsilniejszym krajem, walczą o swoją supremację, to już chyba, to chyba się w tym zgadzamy. I tak naprawdę one mają drastyczny wpływ na to, co się w tej chwili dzieje w Europie. Bo gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że rzeczywiście Rosja dochodzi do Portugalii. Dlaczego? Dlatego, że Rosja zrobiła jeden krok do przodu i ten krok jest podstawowy. Rosja prowadzi wojnę z całym światem. To jest jej strategia. Wojna jest strategią prowadzenia polityki przez Rosję. Coś, co dla nas, Europejczyków Zachodnich, jest nie do wyobrażenia. W jakimś tam sensie. No bo gdyby teraz na przykład któryś z naszych polityków, który przejąłby władzę, stwierdziłby, że za 2 lata zaczyna wojnę z Czechami o Zaolzie, no to byśmy go od razu odwołali. Natomiast co się wydarzyło w Rosji? I na czym, w jakim sensie Rosja jest już do przodu? To, co mówił Marek, że nasze społeczności, społeczeństwa, polskie społeczeństwo, co dopiero niemieckie, czy francuskie, czy włoskie, nie jest gotowe na pewne wyrzeczenia, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. W Rosji tego problemu nie ma, bo w Rosji nikt nie musi być na nic gotowy. W Rosji już są gotowi, w sensie Rosjanie już to robią. Putin to zrobił. Kiedy w 1941 roku, w czerwcu, 22 czerwca, Hitler zaatakował Związek Sowiecki, to jest moja teoria, możecie się nie zgadzać, ale przejdę do szerszej myśli, to Stalin w pierwszej chwili pod wpływem tych porażek, które ponosiła Armia Czerwona, podobno był w odosobnieniu i spodziewał się, że zostanie albo odsunięty, albo nawet może zabity przez swoich najbliższych polityków. Natomiast ci politycy nie chcieli przejąć wtedy władzy, bo ta władza wiązała się z potężnym problemem. Trzeba było wygrać z Niemcami i nikt tej władzy nie przejął. Stalin został na stanowisku. To też było jeszcze bardziej skomplikowane, ale powiedzmy, że tak w skrócie. Takie są opinie wielu historyków. Kiedy Putin zaczął wojnę i okazało się, że ta wojna na początku nie idzie po myśli, chodzi mi o wycofanie się spod Kijowa, została poniesiona porażka pod Kijowem, to widać było, przynajmniej w mojej opinii ewidentnie, że Putin się boi, że Putin boi się. To Putin hamował bardzo wiele rzeczy, których chciały Jastrzębie, takie jak Patruszew, z tego przynajmniej co wiem, ale też ludzie w armii, mobilizacje. Do samego końca, przynajmniej takie mam informacje, w końcu we wrześniu się na to zdecydował, kiedy sytuacja pod Charkowem była fatalna, to Putin wielokrotnie bał się tego, co przyniesie ta wojna. Przynajmniej ja mam taką opinię. Natomiast w tej chwili Putin zdaje sobie sprawę z tego, że społeczeństwo nic mu nie zrobi, społeczeństwo jest gotowe na tę wojnę, społeczeństwo nie protestuje, nie mówi nic przeciwko, mało tego, społeczeństwo jest zindoktrynowane i w dużej części tę wojnę dalej popiera. I Rosja już jest pod tym względem przed całą Europą do przodu. Po pierwsze. Po drugie, Rosja ma przemysł zbrojeniowy, który często nie był używany w takiej, na taką skalę, jak jest używany teraz, natomiast ona ma te fabryki i ma te
taśmy produkcyjne i może te produkcje czasami prymitywniejszego sprzętu od sprzętu zachodniego, ale za to ma wszystko, żeby to robić i produkować. My mówimy o tym, że chcemy produkować te amunicje, ale zaraz, to trzeba zbudować fabrykę. Takiej fabryki się nie buduje w rok, dwa. Niemcy myślą o modernizacji armii w 1931 roku. To przez 7 lat to Rosja może już zająć Ukrainę i zrobić coś więcej. I ja uważam, że to jest bardzo ze strony krajów zachodnich bardzo nieodpowiedzialne, że one nie widzą tego zagrożenia. Tylko kiedy o tym myślę, to przypomina mi się okres międzywojenny i to, że wiele krajów również nie widziało wtedy zagrożenia. Jeszcze w 1938 roku, jeszcze po Monachium. Przynoszę wam pokój. I ja widzę pewne analogie tutaj historyczne, ale chciałem to po prostu powiedzieć, że w mojej opinii my nie doceniamy znów Rosji. Rosja nigdy nie jest tak słaba i nigdy nie jest tak silna, jak się wydaje, natomiast nie doceniamy Rosji, bo Rosja już jest w trybie. Rosja już jest w wojnie z nami. I ona o tym wprost mówi. Ona już jest w wojnie nie z Ukrainą, tylko z Zachodem, szeroko pojętym, ale ona rozróżnia ten Zachód po prostu jako pewien sposób życia, całkowicie odmienny od rosyjskiego, pewien sposób myślenia. No i też chodzi o to, żeby odbudować to imperium rosyjskie, w mojej opinii. Thank you.